Dzień dobry, witamy Państwa o poranku w poniedziałek. Oczywiście z serca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Opolu, ze sztabu w naszym Młodzieżowym Domu Kultury. Tutaj trwa jeszcze oczywiście i będzie jeszcze trwało liczenie z tych puszek, z tego wszystkiego, co za nami w 31 już graniu. No i to granie w Opolu było fantastyczne, bowiem na ten moment wiemy już, że zebrano ponad 463 tysiące złotych do puszek 350 wolontariuszy, którzy wyszli wczoraj w miasto, w bardzo różne miejsca, kwestowali, byli rzeczywiście wszędzie. Wiadomo, że 12 tysięcy złotych uzyskano za serduszko, 12 tysięcy złotych z biegu, który zawsze towarzyszy orkiestrze w Opolu. Już na aukcjach na Allegro jest zebranych ponad 30 tysięcy złotych i jak przed momentem dosłownie sprawdziliśmy, ponad 67 tysięcy złotych znajduje się już w e-skarbonce. Proszę sobie to wszystko policzyć, a że jeszcze dodatkowym takim darem serca dzielili się ci, którzy wczoraj przekazywali także pieniądze na woź. To jest ten dar serca najważniejszy. Krew. Wczoraj do krwiobusa zgłosiły się 52 osoby, 43 z nich oddały krew. To okazało się, że 19 litrów, 350 ml krwi także popłynie do banku krwi, co jest niezwykle ważne i niezwykle istotne w ciągu całego roku. To liczenie jeszcze będzie trwało i trwało, jak wiemy. Na pewno ta suma końcowa jeszcze się zwiększy. O tym Państwa będziemy informować jeszcze i dzisiaj, i zapewne w ciągu tygodnia, bo przecież do końca miesiąca będą trwały jeszcze aukcje. Nam dzisiaj wypada powiedzieć znowu naszym opolskim wolontariuszom: jesteście wielcy.